Cześć, tu Michał. Dzisiaj, z uwagi na to, że mam córeczkę, ona już ma 7 lat, ale mam doświadczenie, więc w tym odcinku powiem Wam o różnicach, plusach i minusach przyczepki i fotelika. Zobaczcie. Początkowo, jak Lenka była malutka, chciałem kupić przyczepkę, oczywiście. Raz, że bezpieczniej, dwa, więcej zapakuje, trzy, chroni przed warunkami pogodowymi. Niestety, Lenka zobaczyła tą przyczepkę w sklepie i się wystraszyła. Zadiła, bo nie chciała do niej wejść. Pomysł spalił na panewce. Kupiliśmy w takim razie fotelik. Fotelik fajny, bo fotelik się zakłada z tyłu, jest odchylany, dziecko może spać. Jest szybko do zamontowania, szybko się wkłada dzieciaka, jedzie się. To są plusy. Natomiast ma więcej minusów i ja wolę przyczepkę. Zresztą przy opcji wypraw rowerowych fotelik w ogóle jest niepraktyczny i tylko przyczepka zostaje. Natomiast plusy przyczepki. Pojechaliśmy z Lenką nad jezioro. Jezioro jest otoczone lasem. Była ładna pogoda. Coś tam porobiliśmy, powykupialiśmy się w wodzie. Pakujemy się, żeby wracać. Lenka na fotelik, wyjeżdżamy za lasu, a tam czarno. Chmura, burza jak diabli. Waliło, jak nie wiem co. Odwróciłem się do Lenki, mówię, widzisz? Gdyby była przyczepka, nie byłoby problemu. Na drugi dzień już przyczepka stała w domu. Jeżeli chodzi o przyczepkę, to jedyny minus, jaki się z nią wiąże, to to, że jest mniej poręczna i czasami na trasach jest gorzej nią jeździć, bo jest wąsko. Jak ktoś ma małe dziecko, są droższe wersje z amortyzacją i te polecam. Można je dostosować, można z nich zrobić wózek, przyczepkę rowerową, przyczepkę do biegania, można zamontować narty. Mega dużo możliwości. Tylko że ona jest mniej poręczna, jeżeli chodzi, nie wiem, ktoś ma w bloku możliwość, żeby to schować do piwnicy, ok, jeżeli ma to wnosić, kiepsko. Niewątpliwą zaletą przyczepki jest bezpieczeństwo dziecka. Dziecko jest zapięte w 5 pasów, jest nisko. Nawet jeżeli przyczepka by się wyczepiła jakimś cudem, to jest drugie zabezpieczenie, które przyczepkę trzyma. Pewno, że jak się człowiek wywali, to przyczepka może polecieć. Pewno poleci, ale jak się wywalisz na rowerze z fotelikiem, dzieckiem na foteliku, to kto ma większe szanse? Dziecko w foteliku, które uderzy głową, czy dziecko w przyczepce, która jest otoczona jakąś tam klatką z aluminium? Odpowiedź jest prosta. Dwa, do przyczepki zapakuje się dużo bagażu, można jechać na wyprawy, można jechać na wycieczkę. Dwa, dziecko sobie siedzi w przyczepce, bawi się zabawkami, nie wiem, śpi, deszcz pada, nie wiem, jest tak, jest inaczej. Rewelacja. My z Lenką jeszcze mieliśmy taki patent, że na dłuższe wyjazdy, jak do Powidza, mieliśmy walkie-talkie. Ja miałem tutaj zestaw głośno mówiący, a ona miała w przyczepce walkie-talkie, które reagowało na głos. Całą drogę nawijaliśmy. Mega. Ta przyczepka, którą ja mam, czyli Gianta, jest o tyle fajna, że ona jest taka kompaktowa, nie jest duża. Ona się składa, ściąga się kółka, ściąga się dyszel, składa się całą konstrukcję i można to wpakować tam do piwnicy czy do samochodu, żeby przewieźć. Także z tym też nie ma problemu. Przyczepka, a wyprawy rowerowe. No, nie byłem na żadnych długich wyprawach rowerowych z przyczepką. Co tam, jechaliśmy tam, nie wiem, 300 km może wyszło przez 3 dni, mniej więcej. No, z namiotem, ze śpiworem, z bagażami, całym tam ekwipunkiem. Jest ciężej niż bez przyczepki, oczywiście przecież dziecko się ciągnie. Jest do przejechania, no ale jakie przygody, jaka pamiątka na przyszłość. Macie dziecko, które z Wami jedzie na wyprawę. Rewelka, polecam.